Jeszcze w latach 90. uprawa kukurydzy w Polsce była rzadkością, ponieważ klimat nie sprzyjał tej roślinie. Jednak już w 2012 roku w Polsce uprawa kukurydzy przekroczyła aż 1 milion hektarów. W tym roku, w 2021, było to już 1,7 miliona hektarów, z czego ponad 1 milion to uprawa kukurydzy na ziarno. To tylko pokazuje, że akurat kukurydza jest rzeczywiście ziarnem przyszłości. Bardzo istotne tutaj, przynajmniej z punktu widzenia rolnika, jest sama opłacalność. W tym roku ceny skupu ziarna przekroczyły już ponad 1000 zł. Ale co z tego, skoro koszty produkcji wręcz galopują? W tamtym roku, w 2020, Wielkopolska Izba Rolnicza wyliczyła, że rolnik na 1 hektarze uprawy kukurydzy zarabia około 1100 zł. Jednak ponad 900 zł z tego to kwestia dopłat. To pokazuje, jak istotną kwestią jest optymalizacja kosztów, jak istotne jest liczenie kosztów przez rolnika, jeżeli chodzi o uprawę kukurydzy. I właśnie na ten temat porozmawiamy w dzisiejszym odcinku, czy rolnikowi opłaca się. Zapraszam. Jednak zanim porozmawiamy z naszym ekspertem na temat uprawy kukurydzy, chciałbym zaprosić Państwa na reportaż Mariusza Drożdża, który udał się z kamerą do gospodarstwa pana Joachima Olbricha w Pawłowiczkach na Polszczyźnie. Pan Joachim uprawia kukurydzę już od 2006 roku i areał tej kukurydzy to jest 45 hektarów. Jest to bardzo dużo, ponieważ całe gospodarstwo liczy sobie 150 hektarów. Jakie są najważniejsze aspekty tej uprawy? Jakie są największe problemy według rolnika z uprawą kukurydzy? Zapraszam do obejrzenia reportażu. Uprawiamy w gospodarstwie kukurydzę, rzepak, buraki i pszenicę. Kukurydzę uprawiamy od roku 2006. Areał kukurydzy wynosi około 45 hektarów. 80% odmian kukurydzy pochodzi z firmy Lidea i też również zaczynamy uprawiać nowe odmiany na bazie Tropical Dent. Wysoki potencjał plonowania, jak i również szybkie oddawanie wody. Największy plon to było 18 ton przy 30% wilgotności. To było w tamtym roku. W tym roku tak nie było tego rekordu, ale zbliżaliśmy się praktycznie do tego pułapu. W gospodarstwie uprawiamy głównie kukurydzę ziarnową. Część suszymy, część sprzedajemy od razu na mokro. No, zależy od zasobności właśnie magazynu i pojemności. Tak? To tu jeszcze są poprzednie płody, pszenica, jak jeszcze jest na magazynie, no to wtedy zostaje. A część tej kukurydzy mokrej na bieżąco sprzedajemy. Tutaj skupiamy się właśnie na odmianach Tropical Dent, żeby wiadomo, koszty suszenia trochę niwelowały całe koszty produkcji tej odmiany. I wiadomo, Tropical Dent schodzi z pola przy dużo mniejszych wilgotnościach niż pozostałe odmiany i dlatego skupiamy się na tym właśnie, żeby pójść w tym kierunku. Bo wiadomo, koszty suszenia cały czas pójdą w górę, energia elektryczna tak samo jak i paliwa cały czas rośnie, plus do tego się przekładają koszty nawozów. Nawozy są bardzo drogie i nie ma jakiejś perspektywy, że będzie taniej. Tak samo, wiadomo, środki chemiczne też cały czas, fungicydy, ciągłe jakieś wycofywanie substancji aktywnych w zbożach, więc tutaj będą wypierały. Kukurydza będzie wypierała uprawę zbóż i myślę, że to będzie dobry kierunek, żeby pójść w tym celu. Tak samo, jeżeli chodzi o buraka. Burak też jest wypierany przez kukurydzę i to coraz częściej się to zdarza, że prawdopodobnie ten burak totalnie zostanie wypięty z rynku, a w miejsce to pójdzie kukurydza. A już teraz chciałbym powitać naszego eksperta w naszym studiu. Jest nim pan Michał Karpat, crop manager z Lidea Polska. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Michale, w kontekście reportażu z gospodarstwa pana Joachima chciałbym właśnie porozmawiać o kukurydzy, ale w tych aspektach bardziej ekonomicznych. Co zrobić, żeby ta opłacalność uprawy kukurydzy była jak największa? W jaki sposób można
zniwelować te rosnące ceny nawozów czy rosnące ceny paliw, energii? W jaki sposób rolnik może wręcz dosłownie zawalczyć o zwiększenie opłacalności z uprawy kukurydzy? I w pierwszym aspekcie to jest chyba ta kwestia, która najbardziej obecnie dotyczy rolników, czyli gwałtowny wzrost cen nawozów. W jaki sposób rolnik może, nie wiem, zmienić kwestię nawożenia kukurydzy albo jakoś inaczej podejść do tego nawożenia, żeby tu właśnie ograniczyć te koszty? Czy takim rozwiązaniem może być na przykład wysiew międzyplonów? Rozumiem, że niekoniecznie teraz do tego sezonu, co się zbliża, tylko przy kolejnych. Czy to jest właśnie ta droga, gdzie można ograniczyć koszty? Myślę, że tak. Międzyplony mogą dostarczyć kukurydzy i nie tylko kukurydzy, również w innych uprawach cennych składników pokarmowych, zwłaszcza jeśli będą to rośliny wiążące azot. No, zawsze te parę kilogramów tego azotu w glebie, azotu dodajmy łatwo dostępnego, no, będzie dostępne w wyniku uprawy koniczyny, lucerny, ale również takich roślin jak łubiny. No, groch jest zbyt drogim międzyplonem, no, ale tu to rozwiązanie i stosowanie roślin bobowatych na pewno oprócz wprowadzania azotu, no, poprawi również samą strukturę gleby i przez to też ta roślina w plonie głównym, no, będzie miała możliwość korzystania z zasobów znajdujących się nieco głębiej. Łatwiej będzie się korzeniła, będzie miała dostęp do wody i w związku z tym będzie efektywniej wykorzystywać te składniki, które znajdują się jakby już w glebie. No to jest rozwiązanie raczej na kolejne sezony. Jak rolnicy powinni podejść teraz do tego sezonu? Wiemy, że część z rolników mówi, że po prostu będzie redukować wysiew nawozu, będą chcą ograniczyć ilość tego nawozu w porównaniu do poprzednich lat. Jak to może wpłynąć na plon? Jaka tak procentowo, o ile można zredukować, żeby aż tak bardzo to nie odbiło się jeszcze na plonie? Znaczy tu myślę, że lepszym podejściem i lepszym słowem byłoby słowo racjonalizacja i no, kukurydzę generalnie i rolnicy mieli tendencję do zapewniania im sytuacji więcej niż komfortowych, jeśli chodzi o odżywienie. I tutaj to bilansowanie składników, makroskładników, czyli fosforu, potasu, ale również tych składników, które wpływają na efektywne wykorzystanie tego głównego czynnika plonotwórczego, jakim jest azot, no, będzie miało wpływ. Azot w tej chwili jest jednym z bardziej kosztownych składników nawozów, dlatego też możemy poprawić jego wykorzystanie, stosując różne mikro i makroelementy wspomagające proces fotosyntezy, wspomagające nam tworzenie biomasy typu magnez, typu cynk w kukurydzy, również siarka, no i ten potas, który będzie nam odpowiadał za regulację procesów transpiracji i wykorzystanie wody, również ma duże znaczenie w kukurydzy, naprawdę szczególne ze względu na olbrzymią ilość biomasy, którą kukurydza produkuje. Czy jak rozumiem tutaj ograniczenie czy zmniejszenie nawozów mineralnych, zwłaszcza tych azotowych, niekoniecznie musi się negatywnie odbić na samym plonie? Niekoniecznie, bo dobre zbilansowanie spowoduje to, że nawet pomimo mniejszej dawki kukurydza będzie wykorzystywać te składniki, które ma efektywniej i finalnie możemy nie odczuć spadku w plonie, a nawet w przypadku wystąpienia dobrych warunków pogodowych mieć nawet i zwyżkę plonu i jakości tego plonu. Jasne. To jeżeli jesteśmy jeszcze przy cenach, które ostatnio bardzo wzrosły, no to na pewno też ceny paliw i ceny energii także poszybowały. Może nie aż tak bardzo jak nawozy, ale jednak. I bardzo wielu rolników uprawia obecnie kukurydzę głównie też na ziarno. I tutaj jednym z kosztów jest dosuszanie. Czy w jakikolwiek sposób rolnik może ograniczyć te koszty poprzez wybór choćby z odpowiednich odmian kukurydzy? Oczywiście, że tak. No, pierwszym i najbardziej oczywistym wyborem na pewno będzie dobór grupy wczesności.
tak żeby kukurydza miała możliwość osiągnięcia dojrzałości fizjologicznej i potem również do suszenia, do schnięcia na polu w wyniku procesów fizycznych odparowywania wody. Czym dłużej te procesy będą trwały, no to tym niższa wilgotność finalnie powinna być ziarna. To przepraszam, że przerwę. Na ile właśnie wybór FAO, czyli tej wczesności, ma wpływ właśnie na kwestię dosuszania i z drugiej strony na sam plon kukurydzy? I czym tutaj rolnik się powinien kierować przy wyborze takiej odmiany, tej wczesności? Oczywiście wczesność wiąże się z potencjałem, niewątpliwie. Czym odmiany późniejsze, tym no, ten potencjał plonowania i możliwości wyprodukowania większego tonażu są większe. Niemniej jednak no, tu w naszych warunkach klimatycznych to są wielkości zbliżone, także w tych warunkach najmniej korzystnych termicznie na północy kraju, no tutaj ograniczenie się do FAO 230 nie niesie ze sobą ryzyka tego, że ta kukurydza no, nie będzie miała 40 czy 50% wilgotności nawet teraz w okresie listopadowym. O właśnie, co by się stało, gdyby rolnik stwierdził, ryzykuje i gdzieś tam załóżmy na Warmii wysieje sobie kukurydzę, ale z FAO załóżmy 280? No ryzyko, jak ma to do siebie, nie zawsze się opłaca. Zdarzały się lata, że rzeczywiście te odmiany miały szansę i osiągnęły dojrzałość fizjologiczną. Kolokwialnie mówiąc, schodziły z pola na wilgotności około tam 30%, więc swobodnie mogły być sprzedawane na mokre ziarno i te koszty suszenia też w przypadku dosuszania na suszarni nie były aż tak wysokie. No ale w 8 na 10 przypadków no, to ziarno bądź nie osiągnie w ogóle fazy czarnej plamki, czyli tej dojrzałości fizjologicznej, bądź jeśli się tak stanie, no to ta wilgotność no, będzie jednak na poziomie tam powyżej 35-40%. Pan Joachim, rolnik, u którego byliśmy z kamerą, mówił, że on też często wybiera, że chodzi właśnie o odmiany na kukurydzę, odmiany, które mają tą cechę tropical dent. Cóż to dokładnie oznacza? Generalnie odmiany dentowe, a genetyka tropical dent w szczególności, charakteryzuje się taką bardzo specyficzną wewnętrzną budową ziarna wewnątrz. Mamy tam dużo tej skrobi dentowej, jak sama nazwa wskazuje, czyli skrobi luźnej. I ta skrobia nie wiąże tak silnie wody i dzięki specjalnemu ułożeniu w ten sposób, że skrobia dentowa jest bliżej osi ziarna, a po brzegach ziarna mamy tą skrobię szklistą, tworzy się taki swoisty, specyficzny komin, przez który na zasadzie już oddawania wody w procesach fizycznych, czyli to dosychanie na polu, bądź też dosuszanie na suszarni, odbywa się szybciej. Przy dużym tonażu, no to te kilka procent zaczyna mieć znaczenie. Okej, kilka procent, czyli właśnie dokładnie ile? O ile szybciej możemy, albo później, przeprowadzić sam zbiór kukurydzy i też o ile mniej ma zawartość wody taki ziarniak? No tutaj głównym wyznacznikiem w zawartości wody jest oczywiście wczesność. Niemniej jednak w obrębie swojej grupy wczesności, czym większa zawartość skrobi dentowej, tym to oddawanie wody jest szybsze i tu mówimy o rzędach wielkości 2,3% wody dziennie szybciej jest oddawane przez odmiany dentowe i tropical denty w szczególności. A czy zdarzało się może tak, że właśnie odmiany dry down, czyli też te tropical dent, może od razu już niemalże prosto z pola kierować do punktu skupu jako suche ziarno? Tak, zdarzało się tu na Wielkopolsce.
Sprzyjała ku temu oczywiście aura, niemniej jednak odmiany takie jak ES Inventive czy ES Perspective no, schodziły z pola na wilgotności tam około 14-15%. Mhm. Jakby nie patrzeć, nasz program nazywa się Czy rolnikowi opłaca się, więc pieniądz ma tutaj bardzo duże znaczenie. Ile rolnik może zaoszczędzić właśnie na jednym hektarze przez to, że zastosuje odmiany typu dry down właśnie? No tu kalkulacja jest bardzo prosta. Każdy ton o procent to jest w tej chwili około 20 zł, więc 5% wilgotności więcej na plonie 10 ton no to jest 1000 zł, czyli tona ziarna suchego, więc każdy procent tutaj no, będzie miał szczególne znaczenie, więc jeśli porównamy odmianę, która schodzi z pola z wilgotnością zbliżoną do 40%, no to finalnie na koszty suszenia musimy oddać w zasadzie no, ponad połowę plonu w tej chwili, żeby to ziarno dosuszyć, a mówimy tutaj o samych kosztach, a nie uwzględniamy tu jeszcze strat, które są powodowane w wyniku dosuszania. Czym większa wilgotność, tym ta strata i ubytek masy jest większy. Jak również no, nie ukrywajmy problemów ze zbiorem, bo mokre ziarno no, będzie muciło się źle. To byśmy mieli kwestię kukurydzy na ziarno. Bardzo duża część areału to też kukurydza na kiszonkę. Proszę powiedzieć, czy tutaj też rolnik może zwrócić uwagę na jakieś konkretne cechy odmian tych kukurydzy, żeby poprawić opłacalność produkcji mleka, żeby ta kiszonka była jak najlepszej jakości? No powiem więcej, nie może, ale wręcz powinien, bo rolnicy w coraz większej mierze są biznesmenami. No i wiadomo, że gospodarstwo rolne prowadzone jest po to, żeby osiągać z niego zysk, to jest oczywiste. W przypadku produkcji mleka, no, kiszonka z kukurydzy może stanowić olbrzymią część dawki paszowej, więc no, oczywiście warto, żeby była jak najlepszej jakości. Kukurydza jest paszą przede wszystkim objętościową, więc tutaj po pierwsze na pewno trzeba zwrócić uwagę na plon biomasy i zawartość suchej masy w tym plonie, żeby była odpowiednia, co z kolei się wiąże na pewno z jakością, bo ani za niska, ani za wysoka sucha masa no, będzie nam negatywnie wpływała bądź na strawność, bądź na jakość kiszonki i kwestie takie jak odcieki z silosów, no tutaj mają bardzo duże znaczenie. To ja tylko przerwę na jedną chwilę. W przypadku odmian kiszonkowych, z tego co widzę, to rolnicy bardzo zwracają uwagę na dwie cechy. Po pierwsze to właśnie sama strawność, o której Pan wspomniał. I druga cecha, która pięknie z angielskiego brzmi stay green. Z czym wiążą się te obie cechy? Strawność, no tutaj strawność jest jednym z elementów, który wpływa na tak szeroko pojętą jakość kiszonki. Tutaj do tego oczywiście należy dodać energetyczność tej kiszonki, no bo z samego strawnego włókna no, nie będzie energii, bo kukurydza oprócz tego, że jest paszą objętościową, to chcielibyśmy, żeby była paszą objętościową, ale energetyczną, która do dodawki wnosi nam no, w porównaniu z paszami treściwymi relatywnie tańszą energię. I tutaj no, ta kolba, czyli miejsce, w którym ta energia jest skoncentrowana, no, też musi być odpowiedniej wielkości i ten udział ziarna w biomasie również musi być na odpowiednim poziomie, to jest tam około 52% wzwyż w stosunku do tych części zielonych. No i wracając do stay greenu, jest to cecha, która pozwala nam w dłuższym okresie utrzymać, tłumacząc dosłownie, zieloność roślin, a za tym co idzie
życie tych roślin i jest to związane ściśle z faktem, że wtedy roślina kukurydzy zasychając zwiększa w swojej udziale włókna ilość niestrawnych lignin, przez co spada nam jakość i spada dostępność, strawność i energetyczność tej kiszonki. Także ten steak green pozwala nam jakby zoptymalizować i nieco wydłużyć to okno czasowe, w którym możemy uzyskać kiszonkę wysokiej jakości. Czy właśnie taka kukurydza, która ma wysoką wartość energetyczną, czy ona pozwoli rolnikowi też w pewnym stopniu choćby ograniczyć wydatki na właśnie te pasze energetyczne? Czy w strukturze TMR-u może to trochę sobie właśnie tutaj zniwelować, że wkładam dobrej jakości kiszonkę z kukurydzy, w związku z czym te pasze energetyczne mogę nieco ograniczyć? I jeżeli tak, to czy wiadomo może, jakie to może przynieść oszczędności rolnikowi? No przede wszystkim, tak jak Pan mówi, najpierw musi zgadzać się tonaż. Jeśli ten tonaż jest w porządku, no to dla krów, poza grupą tych krów najbardziej wydajnych, powyżej tam 14 tysięcy litrów rocznie, no, gdzie nie jesteśmy w stanie zrobić, zbilansować tej dawki w odpowiedniej ilości pod kątem białka kukurydzą, no to tutaj ten udział kukurydzy w TMR-ze może, można spokojnie podbijać o około 10% w stosunku do tego, co mamy, pod warunkiem, że mamy tą kiszonkę dobrej jakości. Patrząc na to, jak rozwija się uprawa kukurydzy w Polsce, jak szybko rośnie areał, to w ciągu najbliższych lat na pewno przekroczymy 2 miliony hektarów. Na co rolnicy powinni zwrócić uwagę właśnie decydując się na bądź postawienie na uprawę kukurydzy, bądź jeszcze zwiększenie tego areału? Jakieś takie, nie wiem, 2-3 czynniki, na które zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę, wybierając kukurydzę? No, tu głównie decyduje czynnik ekonomiczny i ja myślę, że to zawsze powinien być czynnik nadrzędny w przypadku takiej gospodarki wolnorynkowej, gdzie nie brakuje nam produktów, no to przede wszystkim aspekt ekonomiczny. No i poprawa tej ekonomii, czyli stawianie na odmiany nie tylko wysoko wydajne, ale również stabilne w latach, które dzięki swoim właśnie takim cechom agrotechnicznym są w stanie no, utrzymać się w gospodarstwie pod kątem, nie wiem, na przykład wylegania, zdrowotności i nie generują problemów dodatkowych. Także no, plon, stabilność plonu w latach, no i to dopasowanie się do lokalnych i do zmieniających się warunków, bo to też trzeba mieć na uwadze. Panie Michale, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu bardzo, dziękuję Państwu. Skoro bez dopłat bezpośrednich zysk z 1 hektara kukurydzy oscylował w okolicach 100, maksymalnie 200 zł, to tylko pokazuje, jak bardzo rolnik musi pilnować kosztów i jak bardzo szukać dodatkowych oszczędności. Mam nadzieję, że te kilka porad, które dzisiaj mogli Państwo usłyszeć podczas naszego programu, pozwoli naszym czytelnikom, naszym widzom zwiększyć ten zysk z uprawy kukurydzy. A już teraz pięknie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków programu Czy rolnikowi opłaca się? Do zobaczenia.